Bardzo, bardzo serdecznie witam Was na moim kolejnym podcaście, do którego zaprosiłem gościa szczególnego. Przeglądając przestworza Instagramu, wiecie, jeżeli chodzi o język niemiecki, no to te tematy języczne bardzo mnie interesują, zwłaszcza autorzy, którzy w tym temacie się tam pokazują i pewne rzeczy publikują. Znalazłem Izę. Iza prowadzi taki bardzo fajne konto, ma swój profil na Instagramie, nazywa się Elkawena Ausfarcie. Jeżeli ktoś nie zna niemieckiego, myślę, że miałby problem w ogóle, żeby to rozczaić. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać, myślę sobie. Elkawena Ausfarcie. Iza jest kierowcą w Niemczech i z racji tego, że też onego czasu pracowałem w spedycji w Polsce i miałem do czynienia z tematem z branży transportowej, spedycyjnej, pomyślałem sobie, że wspólnie zrobimy temat, w którym omówimy tematy właśnie transportowe po niemiecku. I tak ustaliliśmy, że będziemy kręcić się wokół takich dwóch słówek. Oczywiście będą dygresje, są oczywiście też, będą się pojawiać, ale rzeczownik ladu, ładunek i verkehr jako ruch. I będziemy słownictwo analizować szczególnie właśnie dla kierowców, dla spedytorów funkcjonujących na rynku niemieckim. Iza, witam cię bardzo serdecznie. Cześć wszystkim, również witam. Iza jest właśnie, zaprosiłem i działamy dzisiaj właśnie w temacie i porozmawiamy sobie na tematy transportowe w oczach, czy powiedzmy z perspektywy osób mówiących po niemiecku, czy w komunikacji bardzo ważne słownictwo, które chcemy właśnie dzisiaj wprowadzić. Iza, Elkawena Ausfarcie, może wyjaśnimy osobom, które Jeśli mogę zupełnie. tylko poprawić, jest Proszę nazwa bardzo. na Ausfahrtche LKW. Że zaczyna się właśnie na Dobrze. Ausfahrtche LKW, jest na Okej. podkreśnik Ausfahrtche podkreśnik LKW. Dobra. Właśnie. Załóżmy, że ktoś, kto słucha naszego podcastu, zupełnie nie ma do czynienia z językiem niemieckim. I myślę, że te skróty, te słowa są dla nich tak tajemnicze, że nie potrafią tego rozszyfrować. Jakbyś to rozszyfrowała i co powiedziała, co oznaczają poszczególne słowa i. To ja trochę tą nazwę spolszyłam, bo ona pochodzi od słowa Ausfahrt. I Ausfahrt pojawia się też w wielu polskich memach, muszę powiedzieć, dla kierowców albo również dla Polaków, gdzie mówi się, że Ausfahrt, tak śmieszkujemy sobie, że Ausfahrt to jest jednak największe miasto w Niemczech. Ale oczywiście to jest Dokładnie. żart, bo chodzi o to, że Ausfahrt znaczy zjazd z autostrady. Dokładnie. I u nas w Polsce nie ma tych znaków, które pokazują Ausfahrt, czyli zjazd. No i Raczej jest raczej miejscowość, jest nie? Pokazana miejscowość, tak. miejscowość, na jaką się skręca. No i ja tak już, jak zakładałam konto, zastanawiałam się nad tą nazwą, co by tu wymyślić i stworzyłam na Ausfahrcie, tylko na Ausfahrt pisze się z H w Tak. środku. A ja to Tak. Tu widzowie spolszczyłam widzą w opisie i teraz. jest Ausfahrcie. Też związane tak jakby ze szczęściem. My mówimy, że ktoś ma farta, nie? To też był taki Aha, tak jest zabawa, podtekst. tak, zabawa słowem, Okej. nie? Tak, a propos tej dygresyjki, tak faktycznie to też się z tym spotkałem, że największe miasto w Niemczech, wszystkie autostrady do niej prowadzą, nie? Tak, Do tak. Ausfahrtu Albo wyjazd. dzwoni pracodawca do kierowcy i się pyta, gdzie jesteś? A on mówi, no jak, gdzie, jak jestem w Ausfahrt, nie? Dokładnie. A co to jest LKW? Jeżeli ktoś nie zna niemieckiego, jak to przetłumaczyć, jak to zrozumieć? LKW to jest skrót. Skrót od słowa dosłownie Lastkraftwagen. I Dokładnie. Lastkraftwagen znaczy samochody ciężarowe. A doprecyzujmy, bo gdzieś tam jakiś czas pracując w spedycji, mocno mi się wbiło w głowę, że LKW to jest tylko naczepa, czyli ciągnik siodłowy plus naczepa. Niekoniecznie, to też jest, może być taki
pojazd ciężarowy z budą, z plandeką jakby w jednej części bez tego siodła? Tak, jak najbardziej. Mówi się tak jakby potocznie na wszystkie samochody ciężarowe LKW. Ja na przykład specjalizuję się jazdą na autotransporterach, więc to też jest inna bajka i my też używamy tego słowa LKW, że na przykład na placu stoi wiele LKW, więc wiele samochodów ciężarowych, że to nie jest tylko autotransportery, tylko właśnie ciężarówka jako samochód, który zwykle to jest ponad 7,5 tony już nazywany LKW. Chociaż bo last no to właśnie jest od słowo pochodzące od tego ciężaru, last, no. Tak. I Kraftwagen to jest każdy pojazd, który jest zasilany przez silnik. Tak, tak. Wagen to jest, tak dopowiem jeszcze, jak ktoś używa rzeczownika der Wagen albo das Auto. Te dwa słowa mam wrażenie, że się niekiedy mylą. No das Auto to jest stricte osobówka, nie? Natomiast Wagen, der Wagen, to jest rzeczownik, który ma szerokie znaczenie. To może być samochód, ale to mam wrażenie, że jeszcze jak był mur berliński, to gdzieś tak w Niemczech Wschodnich używało się der Wagen w kontekście samochodu. Natomiast to się już troszeczkę zmieniło i Wagen na przykład... Wystarczy pewne przedrostki dołączyć i mamy zupełnie inne pojazdy. Na przykład Kinderwagen. Mamy wózek dziecięcy. Tak. Nie? Der Kinderwagen. Albo Einkaufswagen. To mamy ten wózek zakupowy, z którym wjeżdżamy na przykład do marketu. Nie? Także Wagen to też jest wagon w pociągu. Także faktycznie ma to swoje szersze znaczenie. Pytanie, jaki jest przedrostek z przodu, wtedy precyzuje to znaczenie tego rzeczownika całości. Tak, i jeszcze takie podstawowe rozeznanie, jeśli chodzi o samochody właśnie. Mamy samochody osobowe, czyli te PKWs, to też jest skrót. Tak. Ale no i właśnie LKW, czyli samochody ciężarowe. I to jest taki główny podział na samochody albo osobowe, albo ciężarowe. PKW... Wyjaśnijmy też skrót. PKW, to jest bardzo długi skrót, bo to jest Personal Beförde... Żeby mnie pokręciło, bo ja zawsze zwykle tylko PKW, PKW, PKW. PKW to będzie... Persona Kraftwagen? Tak, Persona Kraftwagen. No bo jeszcze... No, tak, tak. Tak, mamy wtedy... To oczywiście jest bardzo oficjalna nazwa, nie? Bardzo taka formalna. Nikt się nią nie posługuje tak naprawdę. Tak, w dokumentach. To jest na przykład w dokumentach, w statystykach się pojawia to słowo, w jakichś urzędowych pismach. Auto to wiecie, to jest takie potoczne, nie? Mówię wiecie, do widzów, do słuchaczy. Natomiast właśnie PKW to jest osobówka stricte, bo tam się przewozi ludzi. No dobrze, no to się tutaj, LKW na osfacie LKW, tak, to zwraca uwagę zwłaszcza osoby, które znają niemiecki, mówią, o ciekawe co tam się dzieje, nie, i jak widziałem na twoim koncie właśnie, mówię, o kurczę, dziewczyna jeździ samochodem, nie, mówię, oj, będzie materiał, muszę się odezwać, żeby pogadać. No miło, miło, jesteśmy. Że się odezwałeś. Tak, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, pogadać i jakąś tam wiedzę naszym widzom i słuchaczom przekazać. No to może cóż, może byśmy się wzięli za słowo, które proponujesz jako pierwsze na tapetę. No to myślę, że taką podstawę, czym się zajmujemy w branży, to nie ma transportu bez słowa die Ladung. Tak, Ladung. Ladung, czyli ładunek. Teraz ja dopowiem gramatycznie, to pochodzi od czasownika laden. Od czasownika laden, ładować. I muszę, no nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił, formy czasu przeszłego tego czasownika, to jest lud i hat geladen. Czyli preteritum lud, nie? Tak jak widzicie w napisach, tak jak ludo mój ludu, nie? Mhm. Tak jak słowo polskie lud, a tutaj jest po prostu... Jeżeli w wymowie jeszcze słyszymy, no to lód, tak jakby lody to były, mrożone. Nie, lód w tej pisowni u otwarte D
To jest preterium od preteritum, czas przeszły od tego czasownika. I co tu można, co tu warto wspomnieć? Jakie rzeczy, o co, jak się z tym spotykałaś w zawodzie i co to odróżnić, o czym tu powiedzieć, co zaakcentować? No na pewno to, że w języku niemieckim słówka mają dużo wiele znaczeń, więc ale zajmiemy się tylko raczej tymi słowami z transportu, nie? Nie będziemy teraz mówić, że Laden również ma, jest homonimem, czyli ma ten wydźwięk jako rzeczownik. Nie wchodźmy w to lepiej. Tłumacząc tylko zawiłości znaczeniowe w tym znaczeniu transportowym, no to transportowo-spedycyjnym, znaczy ładować. Tak, tak. I rzeczownik die Ladung to jest ładunek, ale też na przykład jest to dostawa, a również i towar. No coś, co po prostu można, die Ladung, czyli coś, co można załadować, przeładować, jak również rozładować. Dobra. To ja może sprecyzujmy tutaj kilka zdań dla naszych widzów. Może masz jakieś propozycje, to powiesz. Ja powiem z mojej strony. Na przykład kierowca jedzie na załadunek i wie tylko tyle, że ma załadować papier. I można by to powiedzieć, jeżeli ja to powiem, to też mnie zweryfikuj, bo tutaj Iza, pamiętajcie, że Iza jest czynna zawodowo, jeżeli chodzi o... Oczywiście nie transport towarowy, chociaż samochody też są towarem w jakiś sposób. Tak. Pamiętajmy, że Iza jest czynna w zawodzie transportu samochodów. Jeździ transporterem, na którym ma... To są, czyli ta laweta samochodami, nie? Autotransporter to się też w Polsce nazywa. Autotransporter, dobra, okej. Czyli coś, co my czasami, jak jesteśmy na autostradzie, to podziwiamy, że na transporterze, na lawecie jedzie, a tam jakiś Porsche. Bo laweta raczej ma załadunek, tak tylko wyjaśnię, że też jest autotransporterem, bo transportuje samochody, tylko autotransporter jest na przykład dwupokładowy, albo ma jeszcze załadunek, gdzie mieści się 6 samochodów albo 8, że tam nie zmieści się tylko 3 samochody jak na klasycznej lawecie. Więc wyobrażamy sobie bardziej te duże samochody, te, które transportują samochody osobowe bądź też wany, busy. Dobra. Mnie to ciekawi, bo w jaki sposób się tym tematem zajmowałem i teraz te wszystkie uwagi myślę, że dla wszystkich kierowców i są istotne. Jesteśmy przy rzeczowniku Ladung i tu bym chciał zaproponować jakieś zdanie. Na przykład kierowca jedzie na załadunek i mówi coś takiego, że z portierem rozmawia, nie? I żeby portier go mógł zaklasyfikować, kto to w ogóle jest ten kierowca, gdzie go wysłać, na jaką rampę. I na przykład może powiedzieć: mam dostać ładunek do Wiednia. I to by zabrzmiało, to już uczniom, widzą, przedstawię: ich soll eine Ladung nach Wien bekommen. Ich soll, czasownik modalny sollen, mam dostać. Ich soll, coś tam gdzieś, bekommen, czasownik jest na końcu, nie? Tak. Eine Ladung. Żeby portier wiedział, z kim ma do czynienia, gdzie go ewentualnie rozesłać, zwłaszcza jak jest duża firma transportowa albo magazyn, tych samochodów się przewija mnóstwo. Pewnie kierowcy to przyznają, że czasami jest jakiś tam problem z rozpoznawaniem, w sensie kto, gdzie ma jechać, ktoś twierdzi, że towaru nie ma i tak dalej. Albo że ma czekać, albo że nikt nie wie o towarze. Kierowcy różne rzeczy zgłaszają, faktycznie takie zdanie może to w jakiś sposób wyjaśnić, nie? Że kierowca tylko wie, że jedzie do Wiednia. I wtedy oni wiedzą, że to jest magazyn na przykład numer 4. Nie? Lager Nummer 4. Czy ty masz jakiś przykład z Ladung? Coś tu można dorzucić? Jak najbardziej. Często jest tak, że kierowca musi się zatroszczyć, to znaczy akurat w mojej branży, że my szukamy naszego ładunku z taką listą załadunkową i wiemy, gdzie dany samochód się znajduje, więc ja czasami muszę się przespacerować na tym placu i czasami jest tak, że samochód, który tam powinien być, go nie ma, prawda? I muszę wrócić do tego portiera i powiedzieć, że
nie ma tego ładunku i nie mogę go znaleźć. I on wtedy w systemie musi sprawdzić, czy lista jest dobrze zaktualizowana i czy on ten dobrze. Samochód tam się znajduje. Więc mogę powiedzieć... Jak to powiesz po niemiecku? Jak to mówisz? Mogę powiedzieć... ich kann nicht meine Ladung finden. Tak. Nie mogę znaleźć mojego ładunku. Tak. Mhm. Najprościej. Dobra. Można by powiedzieć, chociaż niekoniecznie to może używane, ale dajmy możliwości, jakieś tam warianty, opcje. Można powiedzieć es gibt die Ladung nicht. Mhm. Es gibt die Ladung nicht. Tego ładunku nie ma. A jeszcze można z czasem przeszłym. Ich habe meine Ladung nicht gefunden. Dobra. Dobra, dobra. Nie znalazłem mojego ładunku. Okej. Okay. Czy portier ma prawo wiedzieć, gdzie ten ładunek jest? Jak najbardziej, bo jeśli dostajemy zwykle od niego, to znaczy portier, po prawdę mówiąc, ja się tym słownictwem nie posługuję w Niemczech, bo ja jeżdżę tylko po Niemczech, okay. Więc niech to będzie portier dla mnie teraz. U nas to jest... Wrzućmy słowo portier, mm-hmm. przepraszam, der Pförtner. Der Pförtner przez Umlaut. Mm-hmm. Fortner z umlautem to jest właśnie portier. Tak, wiesz, wprowadzajmy słownictwo, o którym mówimy też. Okej, okay, to ja jeszcze dokończę, że nie spotkałam się z tym słowem u mnie w pracy, bo my aha. mówimy na tego człowieka der Platzmeister. A, po prostu. W ten sposób. Jakbyśmy się mogli tutaj uparcie analizować, no majster to jest mistrz, no nie? Tak, to nie jest tak. majster nasz polski. Panie majster, pan podejdzie tutaj, nie? Platzmeister. Majster to jest po niemiecku mistrz. My to oczywiście kojarzymy więc z języka polskiego słowo majster na zasadzie człowieka, rzemieślnika. Panie majster, pan podejdziesz tutaj, nie? Ktoś naprawia, ktoś coś uzupełnia, jakieś techniczne rzeczy... Natomiast nie, majster to jest mistrz. Nie? Zresztą jest przysłowie ćwiczenie czyni mistrza. Die Übung macht Meister. Nie? Czyli to nie robi z niego majstra, tylko robi z niego mistrza. Plac to oczywiście jest miejsce. Czyli taki mistrzowy plac, placowy mistrz, przepraszam. Dosłownie. Oczywiście to tłumaczenie jest no, niezbyt udane, ale ktoś, kto zarządza tym placem. Tak. Ktoś, kto tam ma władzę i ogarnia to wszystko, nie? Taki zarządca o, mhm. w naszym rozumieniu. Okej. Okay. Stanęliśmy na die Ladung. Tak, ładunek. Mhm. Mówisz też o towarach, że można towar znaleźć na placu. Kann man das finden? Mhm. Kann man das nicht finden? Nie można znaleźć. Ktoś w końcu die Ladung gefunden. Hat die Ladung gefunden. Znalazł towar. A propos tych słówek, które mówiłaś, że ładunku nie ma, tutaj mówiłem es gibt keine Ladung, ale można też powiedzieć die Ladung ist nicht da. Tak, też. Die Ladung ist nicht da. Tu dopowiem taką rzecz, że bardzo wiele osób tłumaczy słowo da jako tam. Mhm. I od razu tłumaczy to, że ładunku tam nie ma. Nie, słuchajcie, w tym zdaniu, tu mówię do widzów, słuchaczy, że tutaj jest użyty czasownik da sein. Czasownik rozdzielnie złożony, który mówi, ma znaczenie być, jako istnieć, być obecnym. Nie wiem, czy w szkole się uczyliście, czy było wasz nauczyciel, nauczycielka niemieckiego wprowadzała taki zwyczaj, że jest lista obecności i jest wywoływane nazwisko Marciniak i Marciniak wstaje i mówi ich bin da. Ich bin da. Nie oznacza, że jestem tam, tylko że jestem obecny. Słowo da nie ma tutaj znaczenia tam, tylko jest elementem czasownika da sein, który oznacza być obecnym. Nie? Mhm. Ja się tylko mogę powiedzieć jeszcze o tym słówku da. Jak mhm. często go używamy zbyt często, to widzę, że tak nawet Niemcy zwrócili mi uwagę, że ciągle da, że to dzieci tak mówią, że dobrze też, to znaczy oczywiście mówimy tak, tylko że gdy go używamy zbyt często, że dobrze powiedzieć, zamienić go na przykład dort. Żeby... A masz w głowie jakieś przykłady? Bo to jest jeden z takich tematów, o których mnie właśnie uczniowie pytają często. Mm-hmm. Na przykład no z tym autem, że chodzę sobie po placu, szukam auta i wracam do tego Platzmeister i mówię mm-hmm. Das Auto befindet sich auf dem Platz. Przepraszam, inaczej, bo inną myśl miałam. Das Auto befindet sich
dort sich dort nicht. Okay. Coś w tym stylu. Das Auto befindet sich dort nicht. No. Okay. Okay, dobra. Albo ich habe das Auto... Nie, to... Ich habe das Auto dort nicht gefunden. Nie, tam też mi w sumie, jeśli chodzi, to zależy właśnie, bo jeśli o to zdanie, co teraz powiedziałam, to raczej mi bardziej pasuje powiedzieć das Auto da. No, to też zależy od kontekstu. Tym tematem się dzisiaj nie zajmujmy. To jest bardzo śliski tak, temat. Tak, tak, to zależy też. On nie jest jednoznaczny. Mm-hmm. To nie jest zasada taka, że masz czas przeszły, preteritum perfect. To są tematy gramatyczne w miarę czarno-białe. Mm. Łatwo je rozróżnić, nie? Natomiast słowo da i versus dot, no to nie jest takie. Jeżeli uczniowie macie, widzowie macie jakieś przemyślenia, swoje doświadczenia z Niemczech, to piszcie, podzielcie się z nami. Tak, jak najbardziej. My wracamy do tematów transportowych. Die Ladung. Okej. O towarach jeszcze chciałeś powiedzieć. Ware albo Güter. Tak, bo mamy do... Jak ty to rozumiesz? Mamy dostępne, no właśnie, słówko die Ladung, ale możemy też się spotkać ze słówkiem die Ware. Czyli ono też już nie znaczy ładunku, ale znaczy towar, produkt, artykuł. Więc tak. W ten sposób możemy sobie wyobrazić, że na przykład przewozimy jakieś wartościowe towary. To wtedy powiemy, możemy powiedzieć, że teure Ware, drogie. Ich habe sehr teure Ware aufgeladen. Okay. Ale o właśnie, mam dobre też, jak to rozróżnić. Bo są kierowcy, którzy przewożą, dajmy na to, do sklepów spożywczych produkty, artykuły. I one są zapakowane zwykle w kartony albo w takie boksy. Ja też pracowałam w handlu, więc wiem, jak te jak te towary na sklep przychodzą. I było podczas dostawy, dajmy na to, do Rossmana. One takie w boksach przychodzą. I czasami no na sklepie trzeba sprawdzić stan tych towarów. I my już mamy do czynienia z tym towarem w tych boksach jako die Ware. To już dla nas nie jest die Ladung. Tylko tak. To jest już die Ware, te produkty. I możemy zgłosić, dajmy na to, że produkty są uszkodzone, że te towary są, że coś z tych towarów brakuje. I jeśli ktoś... A jak powiedzieć uszkodzony, jak już jesteśmy przy tematach? No to jeśli chcemy powiedzieć, że towar jest uszkodzony, no to możemy powiedzieć die Ware ist beschädigt. Tak, tak. O tym też myślałem. Mm-hmm. Beschädigt. To jest tak oczywiście Ware. Bardzo formalnie, ale prawidłowo. Beschädigt. No albo wiesz, kaput. Tak, kaput jest, tak, w ogóle słowo kaput to w ogóle też powiedzmy kilka słów na ten temat. Zepsuty ma swoje znaczenie, jak zepsuty. My jako Polacy, jako wielbiciele historii i historii zwłaszcza II wojny światowej, to jesteśmy fachowcami w temacie. No to zawsze bardzo dużo osób kojarzy kaput ze słowem Hitler kaput, nie? Z takim pojęciem. Jakim? Z tej piosenki. Hitler kaput. I wiele osób... Aha. Może nie masz takich skojarzeń. No, ja nie mam znam tej piosenki. Tam znam też... Okej. Okay. To jest jakiś tam fragment. Okay. Gdzieś tam takie pojęcie. Natomiast kaput nie oznacza... może być oznacza w jakimś tam potocznym znaczeniu, że nie żyje, ale jego pierwotne, pierwsze znaczenie, że coś jest kaput, coś jest zepsute. Coś jest zepsute, tak. Beschädigt. No, natomiast a propos słowa war... Tak. Jeszcze słowo warem bym tutaj rozwinął trochę. Właśnie a propos tych produktów spożywczych i nie tylko. Na przykład jak chodzimy po marketach, chodzimy po sklepie i są działy. Mhm. Na przykład towary, my to, jak to nazwać po polsku? Wyroby piśmiennicze, czyli długopisy, ołówki, kartki, zeszyty. To są Schreibwaren. Od czasownika Schreiben. Schreibwaren. Waren ma właśnie taką domenę pojęcia rzeczownika marketingowego trochę. W marketingu się pojawia. Na przykład zabawka to jest Spielzeug. Das Spielzeug, w zależności w jakiej rolnie Niemiec jesteśmy. U ciebie jak wymawiają? Zeug twardo czy Zeug miękko? Twardo. Czy nie,
twardo, cojk. Okay. Chociaż to jest też każdy inaczej. To są regionalne też kwestie, dialekty i tak dalej, nie? Natomiast jak idziemy jesteśmy w markecie, jesteśmy na dziale zabawek, to nie znajdziemy, przynajmniej tak z mojego doświadczenia, obserwacji, nie było, że tam są Spielzeuge, tylko że tam są Spielwaren. Czyli waren, produkty zabawkowe, zabawkarskie, w takim pojęciu marketingowym. W sklepie mamy Spielwaren, ale dziecko ma w domu już Spielzeug. To takie moja dygresyjka w temacie. I tu mówiłaś jeszcze o Güter, chciałeś wspomnieć? Tak, bo Güter to już ma znaczenie towar. Tylko w tym sensie, że na przykład każda gałąź transportu, każdy transport też przewozi różnego typu towary. I tu jeśli będziemy już myśleć w takim szerszym zakresie towarów, że na przykład ktoś przewozi metale, ktoś przewozi na przykład drewno, artykuły spożywcze, niebezpieczne towary, to już wszystko to mówimy jako Güter. Na przykład też jest ADR-y, to będą Gefahrgut, gefährliche Güter. Wyjaśnijmy widzom, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, co to jest ADR. ADR to są różnego typu substancje niebezpieczne. Substancje niebezpieczne, nie? Tak. Łatwopalne. Również paliwo. Również paliwo, tak. Jakieś chemie, które gdyby miało się coś, jakiś przeciek, no to wtedy jest poważna sytuacja też ekologiczna, strażacy są wzywani. Tak. Także to ma swoje zabezpieczenia specjalne, jakieś procedury. Trzeba mieć kierowcę też uprawnienia na wożenie takiego rodzaju towaru, nie? Z tym słówkiem też możemy się spotkać, jeśli też myślimy o odpowiedniku tego. W Polsce to się nazywa skrótowo ITD, czyli Inspekcja Transportu Drogowego. W Niemczech mamy do czynienia z BAG. I to G na końcu to też jest słówko od Güter i może rozumiemy ten cały skrót BAG, bo to jest das Bundesamt für Güterverkehr. Czyli dosłownie w Niemczech Bundesamt to będzie Urząd Federalny. Urząd Federalny, tak. Bo Amt to jest urząd, tak? Für Güterverkehr to będzie do spraw transportu towarowego. Do transportu towarowego. Fakia, przejdziemy może jeszcze dzisiaj do tego słowa. Właśnie tak automatycznie. Tak, przejdziemy do fakia, ale jeszcze jedno słowo, co do słowa Güter. Ja z tym słowem się spotkałem, gdy ja się uczyłem niemieckiego, spotkałem się w kontekście transportu kolejowego. To był mój pierwszy kontakt z tym słowem. I tak się mnie to zastanowiło, pamiętam. Takie rzeczy pamiętam, nie wiem czemu. Może dlatego, że się tym pasjonowałem w jakiś tam sposób, czy pasjonuję do tej pory. Güterzug, pociąg towarowy. Tak. Chyba z takim rzeczownikiem miałem do czynienia jako pierwsze pojęcie Güter, czy też Güterbahnhof, to się wiąże, dworzec towarowy, czyli dworzec, na którym są te towary rozładowywane i załadowywane. Ale wiesz co, Iza, jeszcze temat, wiesz co, z tym Lade. Ja bym chciał jeszcze takie słowo tutaj wspomnieć, żeby nam to nie uciekło. Die Ladestelle. Ladestelle. Miejsce załadunku. Tak. Kojarzysz? Tak. Ladestelle. I jest też mówią na przeciwieństwo. To plac. Ladeplatz też. Ladeplatz też. Ja mając gdzieś tam, pracując w Polsce, ale gdzieś tam wysyłając samochody na Niemcy, na Austrię, na zleceniach jest zdecydowanie Ladestelle, z mojego doświadczenia. Myślę, że Ladeplatz ma takie swoje chyba potoczne tutaj nasięgnięcie, nie? Tak, Ladestelle. I myślę sobie, słuchaj, że jeszcze pasowałoby tutaj widzom, słuchaczom wyjaśnić słowo Entladen i Abladen. Tak, najbardziej właśnie Laden ma bo też... Bo tutaj, żeby nam to nie uciekło. Te słówka, tak jak powiedzieliśmy, Laden, ładować coś, ale jeszcze można coś rozładować, przeładować. I teraz tak. Wyjaśnimy po kolei. Entladestelle to jest miejsce rozładunku. Nie? Czyli samochód jedzie na Ladestelle, er fährt zu Ladestelle.
er bekommt eine Ladung und fährt zu Entladestelle. W takim wielkim skrócie myślowym. Nie? Tak. To są... miejsca rozładunku. No, miejsca rozładunku jako rzeczowniki, ale od tego też powstają czasowniki, że co robię, że ładuję laden, entladen rozładowywuję. Aha. I umladen przeładowywuję. Tak, czyli z jednego na drugie. Tak, tylko no właśnie to są... jakby ten... I... tak. Też, o właśnie, może też zdania z tym stworzymy za chwilę, ale też bym chciała powiedzieć, że rozładować można usłyszeć czasami w innej formie. Zarówno entladen, jak i abladen. Tak. Jak to czujesz, różnicę między jednym a drugim? Powiem ci szczerze, że ona się pojawia u mnie w pracy przynajmniej naprzemiennie. Zależy, jak człowiek ją sobie użyje i też widzę taką konsternację niektórych kierowców, że znają słówko entladen, a jak już ten placmeister, dajmy na to, o którym już wspominaliśmy, spyta się, czy już rozładowałeś te towary, rozładowali te towary i użyje słówka abladen, to już kierowcy nie zawsze wiedzą, o co chodzi. Albo naprzemiennie, że zna słówko abladen, ale nie zna słówka entladen. Zna entladen. I wtedy nie wie, o słuchaj, co chodzi. Kusi nie? Mnie, tak, tak. To jest kwestia taka, że jeżeli słyszymy słowo entladen i mam to w głowie entladen, to jak słyszę abladen, to dla mnie to jest inne słowo. Tak, a znaczenie to pojawia się taka wątpliwość, tak. Pojawia się naturalna wątpliwość w ogóle, czy to jest słowo, które... znaczy ja go nie znam i go nie rozumiem. Tylko dlatego, że się zmienił przedrostek, że zamiast ent jest ab. Ale to zdanie tutaj zaproponowałeś, może zaproponujmy to zdanie, które ten kierowca mógłby usłyszeć od tego placmeistra. Czy już rozładowałeś? Jakby to zabrzmiało? To znaczy, no właśnie. Ja mam jakiś pomysł swój, nie? Ale ciebie pytam jako pierwszą, no bo ty z tym na co dzień żyjesz. Dla mnie to jest jakby bardziej wiedza użyteczna, bardziej taka wiarygodna, bo ty jesteś na co dzień z tym. No nie? I ja na przykład sama rozładowywuję swój towar, który przywożę. A są kierowcy, których już rozładowują pracownicy magazynów. To też jest bardzo unterschiedlich. Czy no. Jakie jeszcze? Unterschiedlich. To jest różnie. No. Właśnie. To... unterschiedlich. Jest różnie. Różnie podróżnie, jak to mówimy. Przy okazji można powiedzieć verschieden i unterschiedlich. To są dwa słowa, które są w jakiś sposób synonimami. Że coś jest różne. Że zależy. Że jest różnie. Różne opcje, różne warianty. Tak. I na przykład ja przychodzę z dokumentami i mogę powiedzieć ich habe schon den LKW entladen. Okej. I drugi wariant. Ja rozbudowałam. Ich habe schon den LKW abgeladen. Tak. Ja to widzę w ten sposób, że entladen jest bardziej formalny. Entladen widziałem na zleceniach, czyli na papierach, które są przesyłane z firmy do firmy. Czyli bardzo język taki formalny, używany, ale bardziej formalny. Natomiast abladen moim zdaniem jest czasownikiem, który się pojawia w takich rozmowach na co dzień. Kierowca do kierowcy, kierowca do spedytora, w konwersacjach. Na zleceniach nie widziałem, że jest abladestelle, szczerze mówiąc. Ale to nie wyklucza. One są na bardzo podobne tutaj znaczeniowe to jest to samo, tylko że tak jak mówię, entladen bardziej bym tutaj przedstawił na język taki formalny. Ale już na przykład w rozmowie z dysponentem spotkamy te dwa słówka. On czasem mi powie, że masz jeszcze jedno abladestelle albo powie entladestelle. Tak. Więc warto znać te dwa znaczenia. Oczywiście, to bez dwóch zdań. Dobra, myślę, że sobie o czasowniku i rzeczowniku laden i ladung powiedzieliśmy wszystko, albo te najważniejsze rzeczy przynajmniej. Jeszcze przepraszam, ale jak mówiliśmy jeszcze o BAG, często podczas kontroli możemy usłyszeć, że ktoś musi przeładować, bo jest źle załadowane, że umladen. Okay. Jak zabrzmi to zdanie? Ja powiem może, żeby tutaj cię... Sie müssen die Waren umladen. Musi pan ten towar przeładować? Jakoś inaczej będzie, no, że inaczej ułożyć. Troszeczkę cię tutaj specjalnie
podsuwam ci pomysły, które możliwe, że ci się nie zgadzają ze swoim doświadczeniem, dlatego jesteśmy otwarci na te wersje, twoje zwłaszcza, nie? Bo gdzieś tam gramatycznie mi to się klei. Mhm. Ale na przykład może się okazać, że tak Niemcy, tak kontrola nie mówi. Używa innych zwrotów, nie? Specyficzne dla danej branży. To znaczy też każdy człowiek tak naprawdę ma inny zasób słownictwa, to też trzeba to brać pod uwagę, ale spotkałam się z tym słówkiem abladen, przepraszam, umladen, jako przeładowywać nawet w takich programach jak... Nie wiem, czy mogę reklamę robić. Chyba tak. Jak takie Achtung kontrole, nie? Tam często policja albo BAG zatrzymuje i mówi obcokrajowcom, kierowcom z innych krajów również. Często właśnie używa słówka umladen. Oglądasz ten program? Oglądam, bo jestem ciekawa. No twoja branża to cię... Jasne, to... Też by mnie to interesowało, gdyby to dotyczyło moich spraw, to jest jasne. Też polecam dla osób, które uczą się niemieckiego i chcą właśnie trochę w transporcie wybierać sobie, bo tam jest dużo tych odcinków, oglądać właśnie jak wygląda ten język podczas kontroli drogowych, też można się dużo nauczyć. Tak sobie myślę, Iza, bo tutaj mamy już 40 minutę naszego nagrania. My tutaj jak z Izą się komunikowaliśmy przed nagraniem tego podcastu, to pomysłów się zaczęło robić trochę dużo. Myślę, że kończymy na dzisiaj. Natomiast do was, do widzów, taki apel, czy są jakieś tematy, które was interesują, zwłaszcza w kontekście spedycji, transportu i tak dalej. Mieliśmy w zamiarze dzisiaj, ale ten temat widzisz już się 40 minut zrobiło. Nie chcę, żeby ten materiał był za długi, ale gdy byłaby taka ochota, to jak najbardziej jestem chętny do nagrywania. Temat, który na przykład związany z policją, wszystkie sprawy, że tak powiem, awaryjne, które musimy zgłosić na policję w związku z transportem, że ktoś nam przeciął plandekę, że ktoś nam coś zepsuł, że zostało ukradzione, że ktoś został zaatakowany na parkingu na przykład. Takie tematy, które są dla policji, nie? Tematy policyjne. Tutaj Iza proponowała temat na awaryjne 112. Gdzieś w tym kierunku, nie? Jeżeli nas oglądacie i macie jakiś pomysł, żeby jakiś temat tutaj przerobić i zastanowić się, jak to przedstawić, to jesteśmy chętni do jakiejś tutaj dalszej rozmowy, jeżeli taka forma wam odpowiada i ta wiedza, którą Iza ma, że jeżeli będzie chciała się tą wiedzą dalej dzielić. Jak najbardziej, ja lubię się wiedzą dzielić. Nie wiem wszystkiego, ale co wiem, to chętnie przekażę dalej. Zapraszam na Instagram Izy na Ausfahrcie LKW. Będzie link w opisie tego filmu i link też w pierwszym komentarzu moim pod tym filmem. Zajrzyjcie, tam Iza umieszcza zdjęcia. Osobiście cię zachęcam, Iza, ty swoje robisz, ale gdzieś tam... Nie, dobra, bez sensu. Nie, myślę, że dobrze to robię. Coś tam chciałem jakieś sugerować więcej filmów wideo, ale skoro ci forma... To znaczy, wideo też się pojawia u mnie na Instagramie. Krótkie filmiki, relacje z pracy, jak wygląda praca, że tak powiem, od kuchni u mnie. Również pojawiają filmiki krótkie. Są osoby, których to będzie interesowało na każda pewno. Każda specyfika pracy w tej branży jest inna tak naprawdę. Tak, tak. Iza tam odpowiada na pytania, kwestia właśnie uprawnień, jak się to stało, że prowadzi, że jest kierowcą. To znaczy, temat rzeka, bo ja jeszcze jestem w trakcie Ausbildungu, no ale... Aha. Tak. Okej. Wszystkie rzeczy, i mielibyście jakieś niejasności, pytania, to Iza myślę, że chętnie udzieli. Na ten czas wam bardzo dziękuję wszystkim, którzy to słuchali. W opisie też filmu macie tak zwany minutnik, czyli ta rozmowa trwała trochę długo, ale dzięki minutnikowi możecie zobaczyć, jakie tematy, w jakiej minucie filmu omawiamy.
jeżeli was to coś bardziej interesuje, żeby nie musieć słuchać 40 minut, chociaż serdecznie zachęcamy, no to dzięki tej rozpiskowi, tej rozpisce możecie się znaleźć albo znaleźć treści, które was zwłaszcza interesują, które zostały poruszane w czasie tej rozmowy. Zresztą wszystkie moje filmy, tak staram się te długodystansowe filmy, nie? Tak kilkadziesiąt minut, żeby to w jakiś sposób ułatwić widzowi znalezienie treści, które go będą interesować. Iza, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ja dziękuję tobie również. Coś się dowiedzieliśmy, coś możemy się nakierować w jakimś kierunku dalszym, jeżeli chodzi o transport, spedycję. Bardzo dziękuję tobie, bardzo dziękuję naszym widzom i słuchaczom, że do tego punktu dotrwali. I jeżeli obejrzeliście, taki konkursik zrobimy, słuchaj, jeżeli obejrzeliście do tej minuty, to napiszcie w komentarzu na otwarcie LKW takie słowa, czyli tytuł, nazwę kanału na Instagramie Izy właśnie. Dziękuję bardzo jeszcze raz tobie i słuchaczom i do usłyszenia może kolejnym razem. Dzięki, cześć. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć.